BMW E32, czyli druga generacja serii 7, następca BMW E23. Została zaprezentowana w 1986 roku, po 7 latach prac niemieckich inżynierów. Auto zostało oznaczone kodem E32 i w momencie premiery było najbardziej zaawansowanym technicznie samochodem w swoim segmencie. Produkcja trwała od 1986 do 1994 roku i wyprodukowano około 311 tysięcy sztuk tego modelu. Początkowo BMW oferowało dwa silniki sześciocylindrowe o pojemności 3 oraz 3,5 litra, generujące 188 i 211 koni mechanicznych. Po roku do oferty dołączyła 5-litrowa jednostka V12 o mocy 300 koni mechanicznych. Był to pierwszy niemiecki silnik V12 po II wojnie światowej. Dzięki tej nowoczesnej jednostce BMW E32 stała się niekwestionowanym królem klasy wyższej. Po liftingu, który miał miejsce w 1992 roku, w ofercie pojawiły się dwa silniki V8. 3-litrowy o mocy 218 koni mechanicznych i 4-litrowy dysponujący mocą 286 koni mechanicznych. Samochód oferowano także w wersji long, przedłużonym o 11,4 cm, miejscem dla pasażerów tylnej kanapy. Ciekawostką jest prototypowa wersja Goldfish z 16-cylindrowym silnikiem o pojemności 6,7 litra połączonym z manualną skrzynią biegów. Auto powstało w jednym egzemplarzu i znajduje się w tej chwili w Muzeum BMW. Wyposażenie serii 7 było bardzo rozmaite. Warto wspomnieć chociażby o niezależnie regulowanej prawej i lewej stronie tylnej kanapy oraz o tylnych zagłówkach wysuwających się automatycznie po zapięciu pasu bezpieczeństwa. Każdy egzemplarz miał system ABS i check control. Wysokość mocowania przednich pasów bezpieczeństwa automatycznie dopasowywała się do ustawień przednich foteli, które występowały również z pamięciami lusterek i kolumny kierowniczej. W dobrze doposażonych egzemplarzach, noszących miano Highline, można spotkać nawet takie rozwiązanie jak lodówka, telefon, wnętrze obite w pełni skórą oraz drewnem, podgrzewanie zamków, przedniej szyby i spryskiwaczy. System dociskający wycieraczki do szyby przy wyższych prędkościach, podgrzewanie wszystkie fotele z masażem, system EDC, czyli system zmiany twardości zawieszenia i PDC, czyli czujniki parkowania, serwotronik, czyli wzmacnianie siły i wspomaganie układu kierowniczego przy wzroście prędkości, tempomat, ogrzewanie postojowe, domykanie drzwi, klapy bagażnika oraz szyber dachu, spryskiwacze reflektorów i halogenów, powiększony do 120 litrów zbiornik paliwa względem seryjnego 90 litrów. Czy podwójne szyby służące wyciszeniu wnętrzu oraz lepszej izolacji ciepła. W 1991 roku auto zostało także pierwszym autem na świecie z dostępnymi reflektorami ksenonowymi. Dzisiejszy prezentowany egzemplarz to model 740IL USA z 1992 roku, czyli model wersji przedłużanej long z silnikiem V8 o pojemności 4 litrów, sprowadzony do Polski w 2017 roku. Tego modelu powstało dokładnie 10,099 sztuk. Egzemplarz bardzo bogato wyposażony i utrzymany w perfekcyjnym stanie. Zapraszam do wywiadu z Witkiem, właścicielem BMW E32 740IL USA. Witam w kolejnym odcinku NWIS na szlaku projektów. Dzisiaj moim gościem jest Witek i jego BMW 740IL. Tak jest. Jest to wersja amerykańska, także jeszcze dodatkowo oprócz IL, tak, czyli longa, jeszcze dodatkowym smaczkiem jest właśnie to, że ona jest ze Stanów Zjednoczonych. No i Witku, powiedz mi, jak skąd pomysł na BMW E32 i jak to u Ciebie się po prostu wydarzyło, że ogólnie kupiłeś ten samochód? Z żoną postanowiliśmy po sezonie 2019, że trzeba coś kupić. Coś klasycznego. Było bardzo szerokie spektrum naszych zainteresowań. Począwszy od, nie wiem, Porsche 944, 928. Mi się bardzo osobiście też podobał Mercedes W126 SEC, tak, czyli dwudrzwiowy coupé. No i oczywiście BMW, tak. No, szukałem czegoś starego, tak, czyli ewentualnie i coś dużego. W przypadku BMW, tutaj pasowała siódemka. Ale też szukałem na przykład E31, tak, czyli ósemki.
najlepiej albo właśnie 4-litrową, tak, bo tego było mało stosunkowo, albo wersję CSI, natomiast no, rynek w tym momencie jest bardzo przebrany. Zarówno Mercedesy czy BMW, ale też szukałem egzotyka, na przykład Datsuna, tak, żeby to było naprawdę auto, które będzie już ze mną na troszeczkę dłużej, tak. Po wielu poszukiwaniach, wielu konsultacjach z moją żoną stwierdziliśmy, że jednak to ma być BMW, tak. Dlaczego? Z BMW już miałem wcześniej do czynienia. Miałem dwie sztuki BMW E34. Tak. Jedną z silnikiem M30 B35. Ja to tak go nazywałem grzechotnikiem od charakterystycznego dźwięku silnika. No i miałem TDS-a z bardzo fajnym wyposażeniem. Natomiast no, to już było jakiś czas temu i był rozbrat z marką. No i ale tutaj trzeba wspomnieć, że na przykład już teraz do siódemki to praktycznie siadasz jak do siebie, bo tak jest, bliźniacze modele, 34, 32, to są, wiadomo, siódemka jest większa, bardziej lepiej. Natomiast siódemki szukałem tylko i wyłącznie w longu. Najbardziej interesowały mnie dwa silniki, tylko i wyłącznie, albo M70, czyli 5-litrowa V12, albo tylko i wyłącznie V8 M60 B40, tak, 3-litrówki. Pancerny motor. Pancerny motor, dużo nowsza konstrukcja też, tak, piękny dźwięk V8, super elastyczność. No i nie ma się co oszukiwać, no bardzo niezawodne w porównaniu do M70, gdzie tam jest wiele systemów zdublowanych, co w tamtych latach no, było naprawdę fenomenalnym osiągnięciem, natomiast no, po tych 30 latach eksploatacji często jest problem z tą elektryką, tak, elektroniką, z przepływomierzami, z wiązkami, przez co no, komfort posiadania M70 no, nie jest aż taki jak wtedy w latach, końcówce lat 80. czy na początku lat 90. No i tak trafiłeś na E32. Tak, tą sztuka jest dosyć, z tym samochodem jest bardzo ciekawa historia, ponieważ ten samochód oglądaliśmy, z żoną jeździliśmy na spoty Young Tarmy Warsaw, tak? Czyli cykliczne spotkania warszawskiej motoryzacji, nie tylko. My jesteśmy z Płocka, czyli mamy 100 km, natomiast często jeździliśmy naszym daily. Na różne zloty, tak. Tak. I tam jeden z organizatorów miał właśnie tą białą sztukę, tak? Także samochód kojarzyłem. Znaliście tak? Już. Znałem ten samochód. No i oczywiście no, dla żony biały najfajniejszy. No, dla mnie, dla mężczyzny, no, brokatrot, tak, czyli ten piękny, ta piękna wiśnia, no, albo czarna, tak, najlepiej diamant Schwarz. Natomiast no i diamant Schwarz oczywiście z V12, prawda? Jeżdżone tylnie kanapy, szukałem wersji naprawdę mocno wyposażonej, nie wiem, podgrzewane tylnie fotele. Natomiast problemem był stan tych aut, które były na polskim rynku. O ile w ogóle się znajdą, no bo te takie wyszukane, Tak, ponieważ wiadomo, no nie tylko ja szukałem, to... wiesz, E32 czy 5-litrowe, ja szukałem tylko longa. Tak. To miała być wersja przedłużana, których no już pole manewru się bardzo zawężało, dokładnie, prawda? Dokładnie. No i oczywiście no była, była ta sztuka. No i pojechaliśmy z żoną do Warszawy, ponieważ było ogłoszenie, dosyć długo wisiało. No żonie się od razu spodobało, już z daleka jak zobaczyła ten egzemplarz, kiwnęła głową, że pasuje, że jest okej. No i oczywiście trzeba było obejrzeć, już gruntownie było oglądane na podnośniku. Oczywiście auto, które no, ma prawie 30 lat, miało swoje bolączki, tak? Mimo że poprzedni właściciel naprawdę starał się dbać jak najlepiej o to auto, to jednak ono nie robiło dużo kilometrów, co powodowało to, że no, były wycieki, tak? Mimo że były robione na przykład 2-3 lata temu uszczelki na przykład pod deklami, nadal trzeba było wymienić później, jak się okazało, tak? Natomiast no, po oględzinach, po dograniu ceny, tak, stwierdziliśmy, że bierzemy. Że pasuje. Tak jest, tak i jest. I kiedy to było? Jak dawno? Już cieszysz się od października. Aha, tym bardziej stosunkowo niedługo. Niedawno, natomiast dlaczego też październik i taka data? W październiku ja i mój syn mamy urodziny. Ja akurat miałem 35 urodziny, no i to był taki prezent na moje 35 urodziny. Może mówi się, że to taki kryzys wieku średniego, tak, natomiast
No to jest też spełnienie jakichś tam marzeń. Super. Również. No, a każdemu życzę takich prezentów na 35 urodziny. Tutaj także na super. Pewno też wielkie podziękowania dla mojej małżonki, ponieważ oczywiście. Ona wspiera mnie w pełnej rozciągłości tutaj, tak? Ona również, bardzo jej się podoba właśnie ta sztuka, ten Alpine Weiss, tak? Piękny biały kolor. I ona zadecydowała w dużej też mierze, że ten egzemplarz właśnie będziemy chcieli kupić, prawda? Super. Natomiast, no mówię, po przyjeździe do domu od razu starałem się doprowadzić ten egzemplarz do jak najlepszego stanu, tak? Żeby już wszystko było pod względem mechanicznym w jak najlepszym stanie. No i zacznijmy może od tego, to jest kolor Alpina Weiss. Tak, numer dwa, tak? Teraz już jest nawet trójka albo czwórka bodajże, wcześniej była jedynka. Tak. To jest Alpine Weiss, on nie jest taki perłowy po prostu, rozumiem. Tak? To jest biały kolor. Biały. I powiedz mi, tutaj auto było lakierowane, czy to jest całe Ponieważ oryginale? To auto, jak wspomniałem, jest ze Stanów Zjednoczonych. Mhm. Poprzedni właściciel, który je sprowadził ze Stanów, kupił je, delikatnie dotknięta była pod tylnią lampą lewą. Mhm. To było bardzo malutka zagniotka, ja widziałem zdjęcia tego auta, tego uszkodzenia. To naprawdę nie było duże uszkodzenie, naprawdę kosmetyczne. Natomiast był malowany już wtedy cały tył wraz do słupków C, żeby było ładne odcięcie, żeby to się nie różniło kolorem. No, żeby to właśnie się zgrywało. Tak jest, tym bardziej, że to jest Alpine Weiss jest kolorem akrylowym, także wystarczyła dobra polerka, ponieważ no, kalifornijskie słońce, ponieważ ona pochodzi z Kalifornii, no niestety dało swoje piętno na lakierze i na wnętrzu, czyli problemem było na przykład zaślepka poduszki powietrznej, która pasażera z przodu, musiałem ją troszeczkę popodklejać, ponieważ nie jest już dostępna baso, tak? No niestety jest z tym problem, że te stare nasze samochody już wszystkie części nie są tak, dostępne. Natomiast nie jest problemem szukać. Na przykład mechanika, tak? Kupowałem, nie wiem, rura dolotowa powietrza jest dużo tańsza w ASO niż zamiennik, tak? Spływ oleju między filtrem oleju a miską w zamienniku kosztowało około 150 czy nawet prawie 200 zł, a oryginał Vaso poniżej bodajże 100 zł kosztował. No, dlatego warto czasami nawet sprawdzać części tak tych naszych klasyków tak jest, ASO, bo wychodzi, że czasami jest taniej niż, tak jak mówisz, niż i to niż oryginalna część, wiadomo, że 100% pasuje, prawda? Tak. Więc to też dla mnie było bardzo istotne to, że oprócz tego, że jest to oryginał, natomiast też, żeby nie było problemem później z wymianą, z pasowaniem tej części. No i oczywiście, co OM, to OM, tak? Oczywiście, oczywiście. Także to jest bardzo istotne. Tutaj mamy wersję V8, tak czyli jest. Ona ma tutaj dokładki zderzaka wloty do chłodzenia powietrza, do hamulców, do hamulców, tak? I dodatkowo wersja USA. Powiesz, czym różni się od wersji europejskiej, jakie są te smaczki? To jest, tak jak wspomniałeś, to są smaczki. To są światło obrysowe w zderzakach, tak zwane corner lighty, czyli świecące się kierunkowskazy po włączeniu świateł postojowych. Dodatkowym takim smaczkiem, na przykład w porównaniu do wersji europejskiej, jest menu OBC w języku angielskim. Mówimy tutaj nie o wyświetlaczu, tylko o ramce samego OBC w środku. Jest w języku już angielskim. Kolejnym z takich ciekawszych rzeczy to jest to, że ma na przykład trzecie światło stopu, tak? To też występowało tylko w wersji amerykańskiej. Czy podświetlany selektor zmiany biegów, tak? To jest też bardzo ciekawe, bo w różne są wersje nawet D34 i też właśnie tego nie ma, a to wychodziło tylko właśnie w modelach tylko i wyłącznie na Stany. Tak, to jest też taki bardzo ciekawy sprawa. Ciekawa i taka poszukiwana dosyć część. I już niedostępna, nawet VASO, tak? Nie było to dosyć, nie była to droga rzecz, więc bardzo szybko ją pewnie wykupili, prawda? Ponieważ można to było zamienić z oryginałem, który był niepodświetlany. No i pewnie Europejczycy czy w Stanach szybko wykupili, ponieważ to kosztowało około 150 zł, więc AMOT naprawdę bardzo fajny retrofit, który się przydaje do wzbogacania auta. Natomiast u mnie jest to nie tyle co retrofit, co oryginalne wyposażenie tego auta. Dokładnie, bo wyszedł tak po prostu w nas na Stany. U mnie jeszcze jest dodatkowa wersja long, czyli jest to ta wersja przedłużana z tyłu. Tak. I tak jak wspomniałeś, na rynek amerykański. Te auta na rynku amerykańskim częściej są wyposażone dużo bogaciej. Tak jak w mojej sztuce jest to na przykład skórzany tunel środkowy,
czy pełna skóra na boczkach, tak? Nie jest to tylko wypełnienie, lecz również do górnej listwy jest to skóra, także no to też jest to bardzo ciekawy dodatek. Taki dodatek, tak, który właśnie no, nie był w każdej w siódemce wersji. Jest to no, auto luksusowe, prawda? Tak. Natomiast nie było to w standardzie, tak? Tak, to też trzeba, ktoś musiał to za to dopłacić, żeby to po prostu... zgadza mieć. Się. Tak no jest. I jeszcze oprócz tego jest licznik, oczywiście, oczywiście w milach, skalach tak, jest tak, w milach tak, i w tak. kilometrach również, też. Tak, 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 no, jest, są w milach. W tym momencie jest to ponad 160 tysięcy mil, czyli około tam 260-270 tysięcy kilometrów. Tutaj domyślam się, no bo pomówmy trochę o obniżeniu tego samochodu, tak jest, bo na tak, pewno tak, tutaj tak, tak. jest coś zrobione. Do tego są piękne trzyczęściowe koła. No, chciałbym, żebyś też coś o tym opowiedział. Z przodu oczywiście jest to gwintowane zawieszenie, tak. No, trzeba, seria 7 w serii jest bardzo wysoka. Oczywiście no, w zależności od wieku czasami jest dużo niżej. I u mnie jest Niwo, także no, trzeba było to wyrównać, prawda? Ponieważ tył z Niwem często jest troszeczkę niżej. Ja dodatkowo Niwo opuściłem na ramieniu na maksimum już w dół, a przód po prostu jest ładnie wyrównany, żeby to dobrze współgrało. No i oczywiście, żeby no, nowe zawieszenie powoduje to, że jazda tym samochodem jest bardzo przyjemna, tak? Nic nie traci z komfortu, mimo że, tak jak wspomniałeś, są to 18-calowe felgi, które notabene również małżonka moja tutaj pomagała w wyborze ich, tak, zastanawialiśmy się nad customami, ewentualnie nad innym skręcanym wzorem, ponieważ były tutaj przy zakupie 15-calowe stylingi piąte, tak, już w calówkach, ponieważ występowały i w wersji metrycznej, jak i w calowej, właśnie na przykład na Stany. Natomiast no, chciałem, żeby to auto naprawdę się wyróżniało, przyciągało wzrok. Ale jest felga taka dosyć klasyczna wybrana, także tak, właśnie no, zależało mi na tym, żeby komponuje. Auto było i prezentowało się zgodnie z sztuką German Style. Tak. Mimo tego, że jest wiele różnych wzorów felgi, no tutaj jest to RHXD, jest to wzór Schnitzera, czyli no, jedna z najbardziej klasycznych wzorów tamtych lat. Tak, czyli początku lat 90., końca lat 80. No i no, była to na niektórych forach wielka kontrowersja, te felgi, czy one będą pasowały. Według mnie pasują tutaj natomiast, świetnie. Natomiast ja nie patrzę też na innych, tak, co inni mówią, auto ma mi się podobać. Oczywiście. I mówię, no to jest najważniejsze, no, ty jeździsz tak, z tak, żoną tak, tym tak, samochodem, tak, to tak, dla nas i najbardziej to auto jest przykuwać. Głównie na wyjazdy takie weekendowe, tak, nie jeździmy nim na co dzień. Tylko staramy się utrzymywać w jak najlepszej kondycji. Parametry felg, pamiętasz? Z przodu jest to fabrycznie 8,5 cala, z tyłu 10 cali. Tak? 10 cali na tak, tyle. Tak, tak. Natomiast w tym sezonie będę starał się zmienić ranty na Radinoxy, czyli no, dużo lepsze ranty, bardziej trwałe. No i nie ma się co oszukiwać, dużo lepsze w utrzymaniu czystości, tak, tak? Ponieważ aluminium, jeżeli się nie przeciągnie pastą co jakiś czas, to niestety aluminium się utlenia, no i powstaje biały nalot. W Radinoxie tego problemu nie ma, ponieważ jest to stop stali kwasoodpornej, prawda? Więc no tutaj... W utrzymaniu jest dużo dużo prostsze, tak. No i wtedy troszeczkę szersze po prostu te ranty pewnie wlecą, tak? Żeby ładnie jeszcze spasować z budą. Super. Natomiast w tym momencie według mnie i tak już jest nieźle. Natomiast no mówię... To już są takie smaczki, które trzeba po prostu... Ale te smaczki decydują o tym, jak to auto wygląda. Jak to tak? się mówi, w aucie zawsze jest coś do zrobienia. Zawsze jest i natomiast zawsze jest jakiś... ja właśnie, tak jak wspomniałem już wcześniej, starałem się, żeby z mechanicznego punktu widzenia wszystko, żeby już było na tip-top zrobione i tak w tym momencie jest. Witku, porozmawiajmy może o wnętrzu samochodu. Tak jest. Czy ono jest przez ciebie jakoś modyfikowane, czy coś zmieniałeś, czy jakie jest wyposażenie samochodu, co jest tutaj jakąś taką opcją? To znaczy, mimo że to jest seria 7, występowało naprawdę w ogromnej liczbie wyposażenia, które można było sobie dorzucić i wybrać w salonie, tak? Występowały często też wersje z welurem,
czy też no, zupełnie takie ubogie wersje, czyli zwykła kierownica, mhm, bez poduszki powietrznej, a mówimy tutaj o limuzynie największej w ówczesnych latach w stajni BMW, tak? Natomiast u mnie jest to już końcówka produkcji, czyli dokładnie listopad 92 roku. I mamy tutaj dwie poduszki powietrzne, już kierownica oczywiście obszyta skórą, wnętrze z orzecha włoskiego. Tak jak wspomniałem, tunel środkowy, boczki są w pełnej skórze, fotele oczywiście są skórzane. W dość ciekawym kolorze jest to Alpine Weiss, czyli taka bardzo jasna, szara skóra. Natomiast ona leciutko już wchodzi, tak można powiedzieć, w beż, czyli nie jest to szare, tak? Ponieważ jest też Silbel Grau zwykła wersja, która jest typowo szarym wnętrzem. U mnie jest to troszeczkę jaśniejsze. Fotele są w pełnej elektryce. I komforty, to są wersje komfort. Tak, komfort, czyli mają również podłokietniki, tak? Obydwa fotele mają podłokietniki, są też pompowane, mają pompowane lędźwie. Fotel kierowcy również z pamięcią, tak? Mimo że one mają elektrykę, to fotel kierowcy ma pamięć. I na pewno jeszcze grzane. Oczywiście grzane też, tak. Tutaj jest to też dodatkowo też opcją, tak, ponieważ mogły być też bez podgrzewania. Pamięć nie dotyczy tylko foteli, to też jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ u mnie w wersji na stany często występowała elektryczna kierownica, regulacja elektryczna kierownicy, to również ta pamięć jej dotyczy. Również na przykład lusterka boczne mają też zapamiętane ustawienie. To jest bardzo fajna sprawa, ponieważ, no nie wiem, jeżeli by jakiś inny kierowca chciał usiąść, wystarczy... Automatycznie przestawia mu się tak praktycznie jest, wszystko. Tak, tak, no, dokładnie to jest ustawia super. Się. U mnie również z takich ciekawszych rzeczy jest lusterko fotochromatyczne, ponieważ we wcześniejszych no, mogła być wersja oczywiście klasyczna, która się nie była samościemniająca, ale w wcześniejszej wersji, tak zwanej przedliftowej, lusterko potrafiło samo opadać, jak był snop światła, tak? U mnie już nie ma tego opadania, lecz jest fotochrom, tak? Super. No, z takich innych rzeczy również jest w tylnej kanapie podłokietnik otwierany, bardzo szeroki, także bardzo fajna sprawa. No, co no to więcej, na pewno z tyłu jest wystarczająco więc, tak? No, mówisz, naprawdę wersja, jest komfortowo. Long, z tyłu można jest... naprawdę rozprostować nogi. Kojarzysz, o ile jest przedłużana? 14 centymetrów bodajże, centymetrów, tak. Różnie słyszałem, że to jest czasami 12-14, natomiast no jest to chyba więcej niż w Mercedesie, bo oni chyba o 10 cm w tej wersji long przedłużali. No tutaj przedłużali o te 12-14 cm w miejscu sporo. Na nogi. Tak. Czyli no, to powoduje to, że naprawdę można tam jest sporo miejsca. Wyprostować nogi i komfortowo podróżować z tyłu. Także tutaj jest naprawdę bardzo fajne. Jeżeli chodzi o wnętrze, no też bardzo ciekawą sprawą jest radio, ponieważ jest to radio, które występowało na stany. I jeszcze wspominałeś mi, że jest do tego radia zmieniarka, tak? Zmieniarka na 6 płyt i oprócz tej zmieniarki jest to wersja Hi-Fi, czyli jest to 10 głośników, tak? Czyli system audio naprawdę bardzo pięknie gra. No, mam porównanie na przykład z systemami Bose w innych autach, tak? W moim drugim aucie codziennym mam tam system Bose. Jednak w BMW dużo, dużo lepiej to gra, dużo czyściej. Nie mówimy tutaj o głośności, ponieważ no w serii 7 nie chodzi tutaj o jakieś bardzo głośne słuchanie, mimo że można słuchać. Natomiast o jakość, o czystość naprawdę jest bardzo, bardzo dobra. Są to głośniki Nokii, wtedy był to wiodący producent nagłośnienia do aut. Tak? Także no jest to naprawdę też bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście serii klimatyzacja 7... i szyber tak, dach, tak, prawda? Tutaj jest dwustrefowy klimatronik, ponieważ w bywały też wersje, które miały zwykłą klimatyzację albo bez klimatyzacji. Tak. Mimo że jest to dosyć wtedy rzadko spotykana wersja, takie też występowały, że nie było klimatyzacji w serii 7. U mnie jest to oczywiście dwustrefowy klimatronik. Co powiedz mi w tym aucie, jaki jest plan na przyszłość? Co byś chciał? Wiem, że masz go tak naprawdę od niedawna, ale tu za od dużo niedawna, nie trzeba, natomiast... tu za dużo nie trzeba robić, bo tu dlatego jest praktycznie... mi najbardziej zależało na bardzo dobrej bazie, która będzie po prostu w smaczkach do grana, czyli felga. Przód, mówię, musi się ładnie zgrywać opona z nadkolem. Dla mnie jest to priorytet, tak, ja to tak. bardzo lubię. No i stan mechaniczny jest dla mnie bardzo istotny, żeby wszystko było jak w najlepszym stanie, tak? Ponieważ wiele aut potrafiło być wiele dużo bardziej lepiej wyposażonych. Wersja M70, czyli 5-litrowa V12, potrafiła mieć w serii jeżdżoną tylnią kanapę, gdzie ona się wysuwała, prawda, zagłówki elektryczne.
Natomiast powiem szczerze, te auta często miały naprawdę ogromne przebiegi i było widać zmęczenie po prostu materiału, tak? Często ta elektryka szwankowała. No u mnie wszystko jest sprawne. Nie, tu widać, że trafiłeś na naprawdę bardzo fajny egzemplarz, jest mega zadbany i, tak, i tak, tylko tak. Pogratulować, bo natomiast, naprawdę, no mówię, dla mnie szukając takiego po prostu starego samochodu, tak, czasami trzeba na jakieś kompromisy iść, bo nie da się mieć po prostu kompromisem oczywiście też jest cena tutaj, tak, no można znaleźć dużo tańszą sztukę, natomiast one często właśnie wymagają dużego nakładu finansowego, a tak jak wspomniałeś, czy też ja w wcześniejszej rozmowie, na przykład jest problemem z częściami na przykład do środka, tak, z częściami blacharskimi, bodajże drzwi już nie są nawet dostępne. Drzwi są dostępne chyba tylko na tą wersję z podwójnymi szybami. U mnie jest jeszcze ta pojedyncza szyba, natomiast do podwójnych bodajże jeszcze są, ale u mnie jakbym chciał na przykład zmieniać, nie ma takiej możliwości, tylko występuje wtedy szukanie z innej sztuki. No, u mnie na szczęście, tak jak wspomniałem, nie ma absolutnie żadnego problemu. Ale no mówię, przy odnowie jakiegoś innego egzemplarza, no mógłby być to problem, tak? Trzeba by a z blacharzami no też jest różnie, prawda? Więc no mi najbardziej zależało na tym, aby była baza bardzo, bardzo dobra. Na przykład ja mam drewno orzechowe, chciałbym, no możliwe, tak mi... Tak, na przykład mi chodzi kierownica Schnitzera w drewnie po głowie, tak? Żeby no może było coś takiego, ale no tak jak wspomniałeś, ja, że tych rzeczy jest mało, tak? I na przykład o ile kierownicy Schnitzera w skórze może by występowała, o tyle w drewnie... To już jest wyszukane. To już jest wyszukane. No i tak na koniec jeszcze, no, taka, z takich ciekawszych rzeczy powiem, że jak wracaliśmy już z zakupu auta, taką historię na zakończenie może tutaj powiem, właśnie syn, który notabene dwa dni wcześniej ode mnie się urodził, jeżeli chodzi o datę urodzenia, żona wracała z nim, tak, z tym naszym trzylatkiem, no i ja jechałem przed żoną, no i syn cały czas mówił, żeby do taty, do taty, do taty. I gdy już u mnie zasiadł, tak, zatrzymaliśmy się, zamieniliśmy tutaj fotelik do BMW, no pytałem się, jak się podoba, no mówi, że super syn, tak, że bardzo się podoba, no i nie mógł wypowiedzieć słowa BMW, było dla niego jeszcze za trudne. No i nadał samochodowi imię. Teraz się to nazywa Bebuj. Takie Bebuj. Troszeczkę może i takie ale zdrobniałe. Takie nazwy zawsze zostają. Tak, i z żoną, szczerze powiedziawszy, już nie mówimy, że to jest BMW, tylko mówimy właśnie na naszą Bawarkę Bebuj. Także no, syn tutaj właśnie ma taką swoją jakby anegdotkę również i przy zakupie tego auta i w nazywaniu tego. Tak. Jak mówię, nazwa się przyjęła i z żoną no to ja coś czuję, że już Bebuj zostaje po prostu dla syna. Tak mi się wydaje, że będę się starał, zostanie. Żeby... I tego ci życzę, bo naprawdę jest w świetnym stanie ten samochód. I oby się utrzymywał tak jak prostu... w najlepszym stanie. A myślę, że jest w dobrych rękach, także no tylko o to dbać. I liczę, że tak będzie. No, natomiast tak jak mówię, no czasami tutaj w tych smaczkach, żeby dodać, no często jest właśnie problem, żeby tak, one były. Tak. No chciałbym bardzo mocno, natomiast no mi się nie najbardziej ten rynek z takich cały czas na koniec takich moich największych marzeń co do tego auta jest to paket Schnitzera albo Hardge. Natomiast tak. Jest to rzecz nie do zdobycia niestety. Wiem, no to już jest i już bardzo to są poszukiwania, mówię, to nie chodzi tutaj nawet o sprawę finansową, bo oczywiście jest to kosztowne, natomiast większym problemem jest ze znalezieniem tego. Ja myślę, no. Że no, to będzie zakup, nie wiem, na 2-3 lata do przodu, jeżeli tak. Się cokolwiek pojawi. O ile się no mi najbardziej się podoba Hardge, ponieważ jest taki bardziej kwadratowy wtedy ten pakiet. Schnitzer też jest piękny, tym bardziej, żeby pasował do felki, do kierownicy, oczywiście. Tak jak wspomniałem, żeby to ujednolicić wyglądem. Natomiast no właśnie problemem jest to, żeby to znaleźć. No trzeba czasami kompletować nawet. Tak jest, dlatego mówię, jest to takie rzeczy. Przyszłościowe, tak? Nie mówimy tutaj o sezonie 2020, ale może 21, 22. Tak. Może się to pojawi po prostu na tym aucie. Natomiast no, oby się to znalazły, tego sobie życzę. Natomiast no, jeżeli się nie, tak nie stanie, to również tutaj mamy zderzak właśnie z wlotami, także też jest to bardzo pięknie wyglądający egzemplarz i niczego mu nie brakuje. Wlotami, no i są jeszcze spryskiwacze świateł i halogenów, tak. I jest to wersja Shadow, właśnie nie wersja Shadow, tylko Chromeline, tak? Tak, tak. No
niektórzy mówią, że BMW, no to Shadow powinien właśnie być tutaj, właśnie przytaczam swoją myśl wcześniejszą, dlaczego powiedziałem Shadow. Do białego Shadow pasuje, tak, ale według mnie, mimo tutaj ta historia, że jest to wersja ze Stanów Zjednoczonych ściągnięta, no to mi się tak zawsze kojarzy, że Stany to ten chrom, tak, ten chrom do białego. Tak, i to tutaj pasuje jak najbardziej, tak, że dlatego tutaj raczej Shadow Line chyba nie będzie zmieniany, tylko zostanie właśnie OM. Też wydaje mi się, że zostałbym akurat, ja akurat lubię, jeżeli w samochodzie jest chrom, tak. No mówię, ja na przykład bym zostawił, jest, ale to już wiadomo, twoja decyzja. Natomiast jeszcze się zastanawiam nad światłami, tak, tutaj są światła bez uśmiechu, czyli też jest to wersja na Stany Zjednoczone, tak. Natomiast ze względu na to, że jest to na Stany, możliwe, że zmienię tutaj na Black Helle. Dlaczego? Żeby te lampy, które są obecnie właśnie bez uśmiechu, zachować w jak najlepszym stanie. To jest dla mnie właśnie priorytetem, nie tyle sam wygląd zewnętrzny, żeby był jak najlepszy, co żeby, nie wiem, za 10-15 lat... Nie po prostu mieć w nienaruszonym stanie. Tak jest, tak. A są naprawdę w fenomenalnym stanie, bardzo dobrze świecą. I to jest dla mnie priorytetem, tak? Aczkolwiek Black Helle oryginalne też już jest problem z kupieniem, tak? Tak. Także to też jest... No już rynek jest coraz bardziej wybrany i nawet te części po prostu znikają. A coraz większa jest też tak jakby moda na te starsze auta, tak? I te retrofity często oprócz ceny, no bardzo też szybko się wyprzedają, tak? Cokolwiek się pojawi, często jest to godzina, dwie i tego nie ma, więc to jest ten problem, że trzeba czasami się decydować od razu. I się nie zastanawiać, jeżeli chodzi o dostępność. Jeżeli się czegoś szuka, to po prostu trzeba być gotowym, że może się pojawi, coś pojawić. To trzeba to po prostu kupować. Tak jest. Nie? No dobra, my wsiadamy w takim razie do siódemki. Zapraszam do jazdy. Jedziemy na przejażdżkę. Zapraszam. Dobra, słuchajcie, my wsiadamy już do siódemki, do E32 i ruszamy. Idziemy na przejażdżkę. Dawno nie jeździłem siódemką, powiem ci szczerze, ale w porównaniu do E34, no to czuję się tu po prostu jak u siebie. Tylko też dawno nie jeździłem automatem. Trochę inne przyzwyczajenia, wiadomo. Pamiętaj, żeby dwoma nogami nie naciskać hamulca. Tak, tak. No tutaj już nie jeden pewnie szybę wybił, nie głową, ale mamy no, radę. Ja miałem też taki incydent. Jak E34 miałem w automacie właśnie TDS-a, to na pierwszych 100 metrach chyba właśnie dwoma stopami nacisnąłem hamulec, także... Przeżyłeś to. No, były emocje wtedy właśnie. Ale powiem ci tutaj, no pierwsze takie wrażenie, ten z przodu jest gwint, ale jest dobrze się na tym jedzie, nie jest jakiś plomb, że tak powiem, nie wybija. Nie, jest bardzo komfortowo, prawda? No, tutaj to zawieszenie myślę, że jest to samo co seryjnie, tak? No mówię, tutaj nie ma żadnego znaczenia, czy było bardzo, bardzo wysoko, tak? Czy właśnie zmieniłem, tutaj te sprężyny jednak nie są aż takie nisko obniżone, żeby wyrównać tym tyłem, bo no jednak dużo, dużo, dużo niżej był ten tył, nie? Jest po prostu fajnie wyrównane, ładnie zgrane z naturalem i to wszystko. A jest właśnie, tutaj jest PK coilover, także bardzo fajnie tutaj się to współgra, tak? No i jest komfortowo właśnie. Silniejszak pięknie sobie ruszy cichutko. Raczej nie będziemy mieli dzisiaj okazji, żeby go gdzieś tam przeciągnąć na obroty, bo jest pogoda taka, że za bardzo nie pozwala. No, pusta pani, ale... się pokazuje. Tak, ale mruczy sobie cichutko, a pewnie przy fajnych obrotach to już ten zwłaszcza te wyższe obroty, tak, no to jest, ta V8 ma to do siebie, że na tych wolnych obrotach ona naprawdę bardzo jest subtelna, tak, a zresztą no, zaraz naciśniesz troszeczkę tam. Powiedz mi z wydechem tutaj jakieś plany, coś też. Nie, to chcę, żeby to zostało. Żeby to zostało seryjne, ponieważ jest pełny oryginał, więc szkoda coś takiego ruszać. Są fabryczne sondy Lambda, są fabryczne katalizatory, także tutaj nie ma takiej potrzeby, żeby cokolwiek zmieniać. Bo wszystko jest jeszcze fabryczne, tak? Jakby może było przerdzewiałe, czy coś może by się wtedy działo, można by coś kombinować. To mógłbym może coś pomyśleć, nie wiem, nad jakimś fajnym skwasówki tylnym wydechem, ale myślę, że tutaj ten dźwięk jest na tyle subtelny i tylko dodaje charakteru siódemce. Delikatny tutaj, naprawdę mówię, te wolne obroty to jest, w tym momencie jest mega ciwe, no na pewno jest też dobrze wygłuszony, prawda? No bo to jest jednak seria 7. Seria 7, prawda?
ale jeździ się bardzo przyjemnie. No, jest więcej miejsca na pewno niż 34, to muszę powiedzieć od razu. Tak. Tutaj ta przestrzeń między fotelami jest fajna. No ale no ja tu się czuję po prostu jak u siebie, nie? No to jest... No to jest, dlatego ja też wybrałem ten model jednak E32, tak? Sam, tak jak wspomniałem, miałem dwie sztuki E34 tej piątki i dla mnie to było takie jakby swoją drogą powrót do przeszłości, tak? Tak, ale taki przesiadka na wyższy model praktycznie. Tak, no, tak, wiadomo, no jednak to jest większy luksus, tak. Jest większe, także na pewno to auto już trochę... takie, mówię, smaczki, gdzie te różnice można fajnie zauważyć. No zwłaszcza na tylnych siedzeniach, tak, jest tutaj dużo więcej miejsca i dużo więcej swobody jest, tak. A przód w piątce nie ma problemu, tak, natomiast ta deska jest jednak szersza, prawda. No troszeczkę inaczej jest to wykończone, natomiast i piątka, i siódemka nie ma się czego wstydzić, tak, jeżeli chodzi o brak miejsca, prawda. No tutaj fajnie, trzeba przyznać, że przez to, że są fotele komforty, to są te podłokietniki, tak, to jest bardzo fajne. No fajnie jak ten podłokietnik w fotelu jest, no, no a jest też na fotelu już nie występował. Nie występował, tak, a jednak to jest też fajne, że są dwa podłokietniki, tak. Prawda? Że to nie jest taki jeden tylko dla, tak jak w innych samochodach, że tylko dla kierowcy. Tak, tylko są dwa fajne dla każdego tutaj, czy kierowcy, czy pasażera, prawda? Także to jest naprawdę fajna sprawa. W końcu seria 7, tak? To miało być luksusowe auto dla naprawdę bogatej klienteli w tamtych latach, zwłaszcza w Lone, tak? Także no, tutaj bardziej z tyłu pan prezes jakiś jeździł niż z przodu, natomiast daje wiele frajdy, tak? Jazda tym autem. Co, z mojej strony ja tylko Ci dziękuję, że mogliśmy to auto zaprezentować. Ja dziękuję, że mogłem tutaj bardzo wstąpić. Fajnie było Cię poznać ten samochód. No i co, myślę, że my się będziemy widzieć na pewno na jakimś zlocie. No bo, mam nadzieję, że nie raz. Bo myślę, że jeszcze na pewno się spotkamy. Będzie na pewno bardzo miło. Także co, dzięki za spotkanie, wielka, dzięki i do zobaczenia. Następnego. Tak jest. Cześć.